Naszkicuj wykres funkcji f od x równa się moduł z x minus 4 plus 1, a następnie wykresy funkcji g od x równej f od minus x przez odpowiednie przekształcenie oraz funkcji h od x równej minus f od x. Zaczniemy od naszkicowania funkcji f od x. W tym celu najpierw naszkicujemy wykres funkcji y równa się moduł z x. Następnie przez odpowiednie przesunięcie otrzymamy wykres funkcji f od x. Aby naszkicować wykres funkcji y równa się moduł z x, zrobimy tabelkę. Proponuję od minus 2 do 2. Moduł z minus 2 to 2, moduł z minus 1 1, z 0 0, z 1 1 i z 2 2. Nanieśmy punkty na układ współrzędnych. Minus 2 2, minus 1 1, 0 0, 1 1 i 2 2. Wiemy, że wykresem funkcji y równa się moduł z x jest takie v. Następnie, aby otrzymać z tego wykresu wykres funkcji f od x, będziemy przesuwać wykres funkcji y równa się moduł z x o odpowiedni wektor. Zwróćmy uwagę, że tu w module znajdował się sam x. W naszej funkcji f od x w module znajduje się wyrażenie x minus 4. Oznacza to, że to jest przesunięcie lewo-prawo i teraz jeżeli jest minus, to przesuwamy w prawo, jak jest plus, to przesuwamy w lewo. Czyli przesuwamy w prawo o dwie jednostki, o cztery jednostki. Do całego wykresu moduł z x, czyli do całego modułu, jest dopisana plus 1 i to jest przesunięcie góra-dół. Jeżeli jest plus, to w górę, jak minus, to w dół. Czyli przesuwamy o jedną jednostkę w górę. Każdy z punktów, więc przesuwamy o 4 w prawo i 1 w górę, czyli ten punkt przesuniemy raz, 2, 3, 4, 1 w górę, ten punkt 4 w prawo, 1 w górę, 4 w prawo, 1 w górę, 4 w prawo, 1 w górę i tu 4 w prawo i 1 w górę. I szkicujemy nasze V. Możemy podpisać jeszcze, że jest to funkcja f od x. Teraz stosując odpowiednie przekształcenie, naszkicujemy wykres funkcji g od x. Zwróćmy uwagę, że nasze x są przeciwne. Tutaj mamy x, tutaj jest minus x. Co oznacza, że przeciwnym x będą przyporządkowane te same wartości. Czyli teraz tutaj dla x wynoszącego 4 wartość wynosi 1, więc taka sama wartość będzie dla x przeciwnego, czyli dla x minus 4. Czyli teraz, gdy x wynosi minus 4, wartość również wynosi 1. Tu dla x wynoszącego 3 wartość wynosiła 2, teraz dla x przeciwnego, czyli dla minus 3, również wartość będzie wynosiła 2. Już możemy dostrzec, że wykres funkcji g od x równe f od minus x będzie powstało w ten sposób, że będziemy odbijać wykres funkcji f od x względem osi o y. Więc możemy dorysować pozostałe punkty i szkicujemy nasze v. Możemy podpisać, że to jest wykres funkcji g od x. Naszkicujmy jeszcze wykres funkcji h od x równe minus f od x. Zwróćmy uwagę, że tym razem x są takie same, natomiast wartości funkcji są przeciwne. Czyli tym samym x, tym samym argumentom będą przyporządkowane przeciwne wartości funkcji. Oczywiście naszą funkcją wyjściową jest funkcja f od x, która u nas została narysowana na czarno. Czyli dla x wynoszącego 4 x się nie zmienia, natomiast wartość jest przeciwna. Czyli jeżeli tu wartość wynosiła 1, to teraz wartość ma wynosić minus 1. Dla x
wynoszącego 3, wartość wynosiła 2, teraz będzie wynosiła minus 2. Tu dla x wynoszącego 5 wartość wynosiła 2, teraz wynosi minus 2. I dla x równego 6 wartość wynosiła 3, teraz wynosi minus 3. I jeszcze mamy dla x równego 2 wartość wynosiła 3, teraz będzie wynosiła minus 3. I rysujemy nasze v. I widzimy, że wykres funkcji h od x równe minus f od x powstał przez symetryczne odbicie wykresu funkcji f od x względem osi x. Może jeszcze podpiszmy tylko, że jest to funkcja h od x.